Chociaż jak będę miał przerwę od Cyberpunka, to ten drugi tytuł, Call of the Sea. Ja go zassałem chyba tydzień przed Cyberpunkiem, już można było go preloadnąć, bo jak widziałem filmy, widziałem zrzut ekranu, to wyglądało jak gra dla mnie. Oj, ale tak. Oczywiście wyszedł Cyberpunk, no i oczywiście Call of the Sea musi poczekać. Tylko powiedz mi, czy ja dobrze obstawiałem. Dobrze obstawiasz. Obstawiasz, bo wiem, że lubisz, znaczy nie jesteś zły na gry takie walking simowe. Wiem, że to dla ciebie jest okej. Wiem, że bardzo lubisz Lovecrafta, a ta gra jest niesamowicie Lovecraftowa. Przy czym ona nie wchodzi w ten Lovecraft horrorowy, tylko wchodzi w ten Lovecraft taki bardziej snów, nie? Tych takich, w tą taką fazę snową, którą ma Lovecraft. Po trzecie ma klimat, który też wiem, że lubisz, bo to jest rok 1923, czyli taki eksploracji, wiesz, Ameryki Południowej, Pacyfiku. Białe, korkowe kapelusze z rondem, na safari, dobra, masz mnie. Tak. Gdzie bezludna wyspa zawsze musi mieć dzikusów, wiesz, pale takie naostrzone, wiesz, ostrzegające, że to jest miejsce, gdzie mieszkają tubylcy i tak dalej. Okay. Do tego wszystkiego masz historię naszej głównej bohaterki, która z jakiegoś powodu choruje na dziwną chorobę, która charakteryzuje się tym, że ma dziwne takie plamy na rękach, i jej mąż, Harry, wyrusza właśnie na podróż taką klasyczną w tamtych latach podróż na Pacyfik, na te takie nieznane do tej pory wyspy, gdzie on będzie szukał leku na tą naszą chorobę. I wszystko jest niby okej. Harry wysyła nam bardzo często listy, gdzie jest, z kim podróżuje, o tym jego teamie, ale niestety te listy w tym momencie po roku przestają przychodzić. Znika w ogóle słuch i ślad po tym, gdzie jest ta cała ekspedycja tego twojego męża. I ty trochę tak, wiesz, na wyrost postanawiasz go poszukać, nie? Gdzie, co się z nim stało. Wsiadasz na statek, pakujesz wszystkie, wiesz, twoja kajuta w statku jest wypakowana po brzegi takimi wielkimi walizkami, gdzie ty masz suknie wieczorowe, wiesz, perły i pełno kapeluszy. I zastawę dla 24 osób. Tak. I nie wiadomo, kogo będziesz podejmował. Nie wiadomo, ale niestety jak się okazuje, że na tą wyspę, gdzie ostatnio był widziany twój mąż, musisz taką małą szalupką, bo nie da się bliżej podpłynąć, no to zostajesz właściwie z jedną walizeczką tego, co miałeś. No i tu zaczyna się gra. Gra jest, tak jak wspomniałem, jest walking simem, który jest w dużej bazie oparty na tym, na rozwiązywaniu zagadek. I tutaj duże, jeżeli graliście kiedyś w Myst, nie? To jest momentalnie poczujecie się w domu, bo to jest tego typu gra, czyli bardzo powolne chodzenie naszej postaci, powiedziałbym nawet trochę zbyt powolne, bo niby jest przycisk do biegu, ale bieg jest tak 0,001% szybciej od samego chodzenia, więc nie robi dużej różnicy. Tego akurat nie lubię w Walking Simach. Był ten pierwszy, co się po tej szkockiej wyspie chodziło i tam nie można było biegać. Dear Esther to było? Tak. Tam się wolno chodziło. No to tutaj się chodzi też bardzo wolno. Ale mam wrażenie, że oni chcieli specjalnie, żeby ta postać chodziła tak wolno, ponieważ jest tyle piękna do oglądania pomiędzy. Ta gra jest tak prześlicznie, wiesz, zrobiona, narysowana i ona wyrenderowana. Ma ładną paletę barw, to wiesz, Pacyfik, jak słońce ładnie pada, to tak, ta zieleń wszystko taka specjalnie głęboka, jest tak, nie? Super nasycone kolorami i wiesz, cały czas wszędzie się coś dzieje, masz jakiś wodospad, ptaszki przylatują, więc oni widać chcieli, żebyś ty po prostu to wszystko łyknął i zobaczył, bo jakbyś miał bieg taki bieg, to mam wrażenie, żebyś po prostu połowy tych rzeczy nie doświadczył, bo... No tak, tylko czy jak potem w grę nie wchodzi backtracking, na przykład nie musisz piąty raz przejść tą samą ścieżką, już widziałeś ten kamień, tego Geekona i tą palmę, to nie przeszkadza to? Wtedy trochę boli faktycznie, bo są takie miejsca, gdzie masz zagadkę i musisz obchodzić trochę te miejsca, żeby poszukać rzeczy. Fajnie zrobione, bo masz swój taki notatnik, gdzie cały czas zapisujesz rzeczy, więc wszystko, co widziałeś, ona rysuje, wiesz, opisuje... zwłaszcza to jest ważne, bo uczysz się jakby języku tych tubylców. Oni mają język piktogramowy, nie? Czyli rysunkami opisują rzeczy i ty musisz, ty zgadując, na przykład widzisz, że trzy rybki to jest na przykład ich słowo woda, nie? I potem masz do rozwiązania jakby, musisz odgadnąć jakby hasło, które wpisujesz, też takie wielkie kołowrotki
i musisz konkretnie tam ryby, wody i tak dalej wpisać i wpisujesz tymi obrazkami i masz wszystko to zapisane na tym notatniku. No ale żeby odgadnąć ten język, no to musisz trochę chodzić, nie? Po tym lesie, po tych wioskach i tak dalej. Te zagadki to są takie, że trzeba po prostu gdzieś dojść i coś przynieść z jednego miejsca na drugie, czy faktycznie rozwiązujesz sudoku, przelewasz wodę z wiadra, nie wiem, sudoku, woda z wiadra, jakieś urządzenia, których musisz, wiesz, wcisnąć przyciski w konkretnych, wiesz, w konkretnym... Kolejności. To są właśnie rzeczy, gdzie chodzisz po wyspie i spisujesz te znaki konkretne, żeby w danym miejscu móc odgadnąć hasło do otwarcia bramy. Mówię, zagadki zaczynają się od prostych i tak bardzo... Bardzo ładnie, powiedzmy, z graczem ewoluują, robią się coraz bardziej trudniejsze, ale nigdy nie robią się takie, że po prostu stoisz i mówisz, nie wiem, wiesz, rozkładasz ręce, nie? I się poddajesz. Okay. Ale czy gra ma jakąś taką swoją specjalną mechanikę, że na przykład nagle się okazuje, że tej plamy pokazują jej drogę, albo ma magiczny kompas, który cofa czas, czy po prostu to są... Nie chcę spoilować, bo to wchodzimy, wiesz, wchodzimy w etapy spoilerowe, ale no mówię, one rosną z postępem, nie? Czasu. Okay. Robią się coraz bardziej zaawansowane, robią się bardziej trudniejsze, ale nigdy nie są zbyt proste, ani nigdy nie są zbyt trudne, nie? One są, mam wrażenie, że właśnie bardzo dobrze udało im się te wszystkie zagadki W sensie chodzi mi o to, czy coś, czego nauczyłeś się w pierwszych 15 minutach, potem możesz wykorzystać tą samą mechanikę w 30? No tak, bo ten język, którego się uczysz, cały czas dodajesz do niego słów, nie? I powiedzmy, idziesz dalej i on ma po prostu więcej do wyboru, ale ty już znasz go więcej tych słów, nie? Z tego, powiedzmy, języka tubylców. Więc to jakby cały czas ewoluuje z tobą, ale poza tym są inne zagadki, nie? To takie klasyczne, z przelewaniem wody, nie? Z kamieniami, z jakimiś przesuwaniem kamyków i tak dalej, więc to wszystko jest. Mówię, głównie ta gra stoi tymi zagadkami, bo to są takie jakby plansze, nie? Po których ty chodzisz. Rozwiążesz jedną, która zajmuje ci ileś czasu, bo musisz obejść, znaleźć, rozwiązać, wiedzieć, co zrobić i wchodzisz jakby do następnego wielkiego puzzla, nie? Po którym musisz przejść. Wiadomo, że tam się dzieje poza tym cała fabuła, nie? Ona cały czas gada do ciebie, rozmawia, znajduje poszlaki, znajduje zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Właśnie, czyli ona w zasadzie do siebie mówi, tak? W sensie komentuje to, co się dzieje, czyli nie chodzisz w ciszy, okej. Tak. To też ważne. Plus dzieje się cała ta Lovecraftowa rzecz, powiedzmy taka, wiesz, snowa, baśniowa, nie horrorowa, nie? Ale powiedzmy też taka nieludzka, nie? Gdzieś tam w tle. A do tego wszystkiego, no masz jednak te zagadki, nie? Czujesz, że jesteś w tym takim puzzlu, nie? Który musisz rozwiązać, który znajdujesz zamkniętą bramę albo coś, co musisz zrobić, otworzyć, no i dążysz do tego, żeby znaleźć poszlaki, żeby znaleźć części, i tak dalej, żeby je rozwiązać. Więc taki bardzo mystowy, nie? Ma ten element gry oparty głównie na tych zagadkach. Mniej na chodzeniu i gadaniu, tylko właśnie więcej na znajdywaniu poszlak, części, rozwiązywaniu zagadek i tak dalej. Ale mówię, no jest tak prześlicznie zrobiona, jest tak ładna pod względem i wizualnym, i audio, bo te wszystkie dźwięki, muzyczki, które tam są nagrane, naprawdę widać, że sporo czasu było poświęcone na to, żeby ta gra wyglądała jak wygląda. I z tego, co widzę, to nie jest długi tytuł. Mam wrażenie, że to jest taki na 4-5 godzin gra, jeżeli bardzo przysiądziesz. Bardzo dobrze. Więc dobrze, mam wrażenie, że ona byłaby po prostu zbyt męcząca, gdyby to był na 8-10 godzin tytuł. A 4-5 godzin, mam wrażenie, że to jest idealnie na taki tytuł, gdzie możesz, powiedzmy, w jeden wieczór albo w dwa, nie? Przysiąść i skończyć całość i mieć tego fan. To jest śmieszne, co mówicie, bo mi prolog w Cyberpunku zajął 20 godzin. Wiesz, no to jest tak, inny typ. To jest inny typ gry. Są cyberpunki i jest Call of the Sea. Właśnie to jest taki fajny kontrast. No niektórych mechanik, niektórych pomysłów starcza na 2 godziny, innych na 200, nie? No. Ale to dobrze. Wiem, że mnie Cyberpunk, w sensie, z tą, jak jest napisany, z tą fabułą, jaka jest, jaką widzę, wiem, że on mnie nie zmęczy na wiele dziesiąt godzin, nie? Do przodu. A taki Call of the Sea, jakby nie był fajny i jak fajnie nie byłyby zrobione te puzzle, to wiem, że po prostu w 8 godzinie miałbym dość tego, nie? Bo czułbym, że już chyba widziałem wszystko, co chciałem zobaczyć. A takie 4-5 to jest, mam wrażenie, idealnie dla tej gry wyważone.
Także no, też polecam Call of the Sea, jeżeli lubicie tego typu rozgrywki. Dobrze, dobrze obstawiłem, ja do Call of the Sea wrócę, jak tylko będę potrzebował przerwy od Cyberpunka. Albo no i też jest w Game Passie, to też jest gra no Game Passowa. Tak. Nie powiedziałem.